wiesz, że przesypiasz nawet 1/3 życia, czyli jakieś 25 lat. 1/3 również, ale już sekundy trwa mrugnięcie. W ciągu jednej minuty potrafimy zamknąć oczy nawet 20 razy. Szybka matematyka i okazuje się, że w ciągu całego życia człowiek zamyka oczy z powodu mrugnięcia przez około 5 lat. No dobra, to ile lat życia przeciętny Amerykanin gapi się w ekran telefonu? Oto technozagadka na dziś. Możesz już zgadywać w komentarzu. Przewijanie, klikanie, oglądanie i pisanie. Większość czasu w ciągu dnia, a czasem nawet i w nocy, spędzasz patrząc na ekran. Jakiś czas temu opublikowano bardzo ciekawe badania, które bez wątpliwości pokazały, ile czasu przeciętny człowiek spędza przed ekranem. Ale mam na początek dla Ciebie zadanie. Wejdź do ustawień swojego telefonu i znajdź opcję czas przed ekranem. Czasami nazywa się to higiena cyfrowa albo podobnie. Już wiesz ile? No to napisz w komentarzu, jaki jest Twój wynik, ile czasu spędzasz dziennie przed ekranem. Pamiętaj, że to tylko wierzchołek góry lodowej, do tego dochodzi przecież laptop, telewizor i inne ekrany, na które na co dzień patrzysz. Wspomniane badanie przeprowadzono na 2000 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Respondenci spędzali 4866 godzin rocznie, wpatrując się w ekrany telefonu, komputera, konsoli do gier czy czytników e-booków. Wniosek jest zdumiewający. Przeciętny dorosły Brytyjczyk spędza aż 34 lata swojego życia, patrząc na ekrany. Ankieta została również przesłana do 2000 dorosłych w USA, gdzie odkryto, że przeciętny Amerykanin spędza równowartość 44 lat, patrząc w ekrany w ciągu przeciętnej długości życia, która w USA notabene wynosi 60,7 lat. To astronomiczne 382 652 godziny i 48 minut. Czy uczestnicy badania uważają, że tak długi czas spędzony przed ekranem jest dla nich konieczny? Na szczęście nie. Deklarują, że mniej niż połowa czasu spędzonego przed ekranem jest produktywna. Jednocześnie 64% badanych przyznało, że nie wiedzą, jak zminimalizować czas spędzony przed ekranem. A teraz coś jeszcze lepszego. 17% respondentów z Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że pomysł ograniczenia czasu spędzonego przed ekranem sprawia, że czują niepokój. Rozumiecie to? Ale może to ja jestem jakiś dziwny. Czy Wy czujecie niepokój, kiedy nie macie przy sobie telefonu albo innego ekranu? Dajcie znać w komentarzu. Jak możesz się łatwo domyślić, taka ilość, gigantyczna ilość czasu spędzona przed ekranem przekłada się negatywnie na Twoje zdrowie. 7 na 10 respondentów przyznało, że doświadczają bólu głowy, niewyraźnego widzenia i innych objawów nadmiernego obciążenia wzroku. Ale nie tylko wzroku. Bóle głowy i migreny są najczęściej wynikiem nadmiernego napięcia mięśni szyi. Amerykańscy naukowcy mają na to schorzenie już nawet dedykowaną nazwę – C-shape human. Patrzenie w dół i idące za tym ciągłe napięcie w szyi może powodować właśnie bóle głowy. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo jest na to na szczęście prosty sposób. Wystarczy zmniejszyć napięcie mięśni. Ale jak to zrobić? No, poprzez ręczną stymulację, użycie pistoletu do masażu, czy nawet zwykłego wałka, tak zwanego rollera. Połóż się na podłodze, połóż roller pod szyję w okolicach potylicy i wykonuj koliste ruchy głową w prawo i w lewo, a w zasadzie w lewo i w prawo. Tym sposobem usuniesz napięcie w mięśniach i pozbędziesz się bólu głowy. Problemy zdrowotne nie powinny być zresztą zaskoczeniem, zwłaszcza, że aż 2 na 5 uczestników tego wspomnianego wcześniej badania przyznało, że rzadko pamiętają o odpoczynku dla swoich oczu. 20% w ogóle nie robi sobie przerw od patrzenia na ekran. Nie zapominaj, że takie długie godziny nie tylko wpływają na Twoje zdrowie fizyczne, ale także psychiczne i relacje społeczne. Z drugiej strony, bez patrzenia w ekrany ciężko jest sobie wyobrazić życie w dzisiejszych czasach. Moim zdaniem najważniejsze jest tutaj zdrowy rozsądek. Trzeba korzystać z urządzeń świadomie, umiejętnie i rozsądnie, czyli po prostu wiedzieć, kiedy ograniczyć ich używanie.
Ale jeżeli z jakiegoś powodu musicie spędzać dużo czasu przed ekranami, to warto trzymać się złotych zasad, które mogą pomóc utrzymać zdrową higienę. Po pierwsze, odpowiednie ustawienie i to zarówno ekranu, jak i waszej głowy. Jeśli patrzycie na ekran komputera, to powinien on znajdować się na waszej linii wzroku. A jeśli patrzycie na wyświetlacz telefonu, to nie róbcie tak, tylko podnieście rękę do góry, żebyście nie patrzyli w dół i nie napinali mięśni. Po drugie, zasada 20-20-20. Co 20 minut odrywasz oczy od ekranu, patrzysz na coś oddalonego o co najmniej 20 stóp, czyli 6 metrów, przez co najmniej 20 sekund. Intensywnie przy tym mrugając, żeby nawilżyć oczy. I po trzecie, nawilżaj oczy. Bo jeżeli patrzysz w ekran, to mrugasz rzadziej. I nie używaj jakichś kropli z reklamy, tylko coś, co serio działa. A najlepiej nawilża kwas hialuronowy, więc szukaj kropli, które mają go w składzie. Lubisz masaże pleców? No właśnie, to dlaczego nie spróbować tego samego dla oczu? Gdy czujesz, że są zmęczone i napięte, wykonaj delikatny masaż w postaci kolistych ruchów na zamkniętych powiekach. No i pójdź się przebadać. Może to, że twoje oczy są zmęczone, wynika z wady wzroku. Badanie zrób u okulisty, a nie optyka, bo tam dostaniesz specjalne krople rozluźniające mięśnie oka, które mogą maskować twoją wadę. Pamiętaj też o masażu szyi, o którym wcześniej wspomniałem. Wystarczy wprowadzić te wskazówki w swoją codzienną rutynę, a gwarantuję, że zauważysz korzyści. I z tym Cię dzisiaj zostawiam. Miłego dnia!